4000 ludzi dziennie pracowało bez praw człowieka i bez związków zawodowych. Ale Prusacy to nie są Niemcy, II wojna światowa. Tu było około 70% robotnicy przymusowi, 30% ochotnicy. Jedni i drudzy dostawali te same pieniądze za pracę, żeby się nikt nie obijał, fuszerki nie robił. I pieniądze to nie były złe, ponieważ żołnierze, jak już tu weszli, a twierdza jeszcze nie była ukończona, najmowali się po służbie jako pomoc murarska i podobnież więcej na tym zarabiali niż jako żołnierze. Także nie było to złe. 1 658 000 talarów twierdza kosztowała. Roczny budżet Polski, wielkie, biedne wtedy już państwo, 2,5 miliona talarów. Roczny budżet Prus, 7 milionów talarów. 1 658 000 wyrzucone tak, bo tak. Proszę Państwa, strzelano bardzo podobnie jak dzisiaj się strzela. Z tym, że Prusa przed wystrzałem powinien głowę do tyłu odwrócić. Tak, celowo. Po wystrzale... Po wystrzale, broń do jednej ręki, nie poszło. Broń do jednej ręki na wysokość pasa. Odciągam kurek na pierwszy stopień. Kurek trzyma krzemień. Krzemień zaraz uderzy w krzesiwo. Z tego na panewkę padną fliczki. Panewka to jest miseczka. Te trzy pociski są ważniejsze niż cała ta twierdza. Każdy z broni zazdrości nam tego czegoś. Każdy na świecie. To są pierwsze na świecie pociski. I te, co tu stoją, są pierwsze, a nie jedne z pierwszych. Wystrzelone z armat i z moździerzy. I to jest najważniejsze. Od tylcowo ładowanych z lufą gwintowaną. Ja wiem, że ktoś z Państwa nie jest fanem artylerii, to nazwa jest idiotyczna, a pocisk wygląda jak wielki, zardzewiały czopek, ale to jest tak, że mieli pierwszą rakietę, która w kosmos poleciała. To jest tak znaczące. Ale ja na tą panewkę teraz muszę nasypać proch. A proch mam w patronie. To jest patron. I mam głupie pytanie, każdy powinien znać za odpowiedź. Dwie ręce zajęte, ja go szybko, sprawnie tu muszę otworzyć. Czym? Zębami. Każdy żołnierz piechoty co najmniej dwa zęby naprzeciw musi posiadać. Według regulaminu jeden naprzeciwko drugiego. Obok się nie liczy. Proszę Państwa, w 1869 roku, pierwszy raz tego tu użyto, my to tu znaleźliśmy i można powiedzieć, że to jest koniec okres twierdz. Od tej pory nie ma sensu takich twierdz budować przynajmniej. Bo wcześniej, ja Państwu mówiłem, że artyleria strzelała tam, o gdzieś tam, to nikt nie wiedział gdzie. Oni tymi pociskami, tu w Srebrnej Górze, pierwszy raz uzyskali powtarzalną celność i raz za razem trafiali w obiekty. Oddalono od nich o 2 km, a te obiekty miały szerokość 15, wysokość 7 metrów. Domek jednorodzinny, proszę Państwa. Chwileczkę wcześniej, żeby z 2 km trafić tą 2,5-kilometrową twierdzę, to nam rzecz było dać. I tyle, pomoże albo nie. Tak to robię. Nie wolno mi tymi zębami rozgryzać patronów, bo jeśli chociaż troszeczkę śliny na proch spłynie, karabin może nie wystrzelić. Jak karabin nie wystrzeli na bitwie, nie da się go na bitwie rozładować. To jest niemożliwe na bitwie, dopiero w obozie. Czyli na bitwie jest do wyrzucenia. Dlatego kombinatorzy, którzy trafili do piechoty, ale nie chcieli w piechocie służyć, o lufę wybijali sobie przednie zęby. Ja wiem, że to jest brutalne, ale jak mamy wybór żyć bez zębów, nie żyć z zębami, to ten wybór się robi już łatwiejszy. Piechota ginie jako pierwsza. I wtedy przechodził do artylerii. Dokładnie. Przy armacie każdy szczerba. Proszę Państwa... Ja się nie zmieniłam na tego Państwo, czy ja przeżyłam. Ale proszę Państwa, pomieszczenie dwupiętrowe. Jako żołnierz postokroć do Ancla trafić wolicie, żeby nie raz do lazaretu. 100 razy do więzienia, żeby raz nie do szpitala. Dlaczego, proszę pani? Huk. No ze szpitala pani wyjdzie? Nie, z więzienia pani wyjdzie po wyroku. Ze szpitala wyniosą, zakopią. Trzy zabiegi, które tu najczęściej przeprowadzano na żołnierza. Dwa będzie się znali, bo to każdy zna. Amputacja, to jest najmocniejszy, ale też najsłabszy, wszyscy znają. Bo amputacja pomoże na wiele, ale nie na wszystko. A co pomoże na wszystko? Lewatywa. Lewatywa, pięknie. Lewatywa, przykładanie żelaza, amputacja. O co chodzi? No na pewno Państwo chwilkę wcześniej zauważyliście, że przeziębić się w tej fortecy to nie jest wielki wyczyn. Ja jak jestem chory, to nie tak, że ja sobie pójdę na L4. Nie, ja idę do cyrulika z meldunkiem. Cyrulik fryzjerochirurg. Goli żołnierza na niedzielę, włosy obcina, nogi odżyna. Ja mu mówię, właściwie panie, słabowity, dzisiaj jestem, służbie nie podoba. Cyrulik praktycznie w każdej armii świata choruje na swoją zawodową chorobę i odpowiada mi mniej więcej tak. Chory jesteś? Ale żył zdrowy. Eroreczka, wiadomo, że kwarta w lewo, a znowu narodzony. Lewatywa stawia na nogi, prawda? 20 sekund na nabicie karabinu, 3 strzały na minutę. Kto z Was nie zdąży, no to kijem się tłumaczy, jak szybciej. BHP, teraz ważna sprawa. Jeśli ktoś z Państwa się, no nie lubi huku, go przeraża, bo tak bywa, niech sobie wyjdzie tam, można, tam będzie ciszej. Jeśli ktoś ma aparat słuchowy z możliwością wyłączenia, należałoby go na tą chwilę wyłączyć. Jeśli ktoś jest w ciąży, należy wyjść. Ja nie wiem. Ja mam gastrycyzm. Jeśli ktoś ma rozrusznik serca bądź problemy z sercem, no to wiadomo, rozrusznika nie wyłączać, tylko sobie wyjść, prawda? Ci, co zostają i nie filmują, zdjęć nie robią, zatykają uszy.
Ci, co zdjęcia robią, filmują, otwierają usta, jak przy armacie. Ja nie wiem, czy on za pierwszym razem wystrzeli, ostatnio mi zastrzelił, tym razem wystrzelił. Jednak jestem porządny chory żołnierz. I po tym zabiegu już tak troszkę nieśmiało, mówię, właściwie panie, czystszy wewnętrznie jestem, ale dalej słaby, co pocznie? No jak co pocznie? Za wewnętrznie mocniejsze lekarstwo. Tylko że zapamiętaj, ta szyna, żeś się sam je zachciał. Niedawno wyczytałem, że bierze 65-centymetrowy płaskownik metalowy. Tej długości płaski żelazny krecik. Do kominka to wkłada. To się do czerwoności dogrzewa. Uwierzcie mi, że po lewatywie to się będę srogo zastanawiał, gdzie on to wetknie, nie? Mości panie, no miłość boską, do czegoż to służy? No jak z naszego kanału, jak już to będzie czerwone. Wtedy już twoje łydki będę przypalał. No i co, nie wyzdrowiałaby pani po takiej informacji? Proste, skuteczne, tanie, wielorazowego użytku. Odciągam kurek na drugi stopień, odbezpieczam sobie to wszystko. Uwaga! Nieźle. No. 4 gramy prochu. Jak strzeliliśmy z armaty ćwiczebnej, tam było 100 gram prochu. Do tej wielkiej 2 kg. No robimy wdech, bo to w cenie biletu. Słuchajcie, zapraszam was teraz do pomieszczenia, którego żołnierze bali się najbardziej. Tam, gdzie teraz idziemy, nikt o zdrowych zmysłach nie chciał wchodzić. Nie? Gorzej? I tak jak pani powiedziała, amputacja. Czy wiecie państwo, ile trwa amputacja nogi prowadzona przez porządnego cyrulika wojskowego? Chwila. Ale nie tak krótką chwilę, jak nam się wydaje, bo amputacja to nie jest bach, nogi brak, tylko pierwsza czynność w wojsku. Co ilu pierwszej czynności nie ma? Chory cyrulik, kubek wódki do wypicia. Dalej żołnierza związać, żeby mu dobrą nogę odeszłać. Dalej znieczulenie. Co ilu państwo zawsze na filmach widzicie? Patyk w zębie. W wojsku nie patyk. Kula do muszkietu. Stara kula. Nie nowa, tylko stara. Bo ołów pokrywa się tlenkiem ołowiu, to jest biały nalot, który jest słodki w smak, cukierek. Bo teraz szybciutko mięso może obrałam, kości mokimuję, żelazo na krwionośne przypalamy, no i trzeba tam jakiś tam obrębowy zrobić. Tartarz 10 minut, dobie 2 minuty, najlepsi pół minuty, rekord! Do dziś nie powiedzę, 24 sekundy. Tą rekordową operację, ja polecam państwu sobie znaleźć w internecie opis, bo to jest sztos operacji, proszę państwa. Ona nie była w wojsku, tylko na uniwersytecie we Francji. Jeśli dobrze pamiętam, to z biletowaną widownią. Wyobrażę sobie pani, że poproszę ulgowy na odrżnięcie prawej nogi? Tu mogę się mylić, ale wiem, że na pewno widownia tam była. Prowadził ją do dziś ceniony chirurg, bo on tam powymyślał pewne przyrządy, zwłaszcza do obcinania drobnych kości, których do dzisiaj się używa. Ale wtedy, jak odcinał nogę choremu, udało mu się też oderznąć 4 palce pielęgniarzowi, który tą nogę trzymał. Się bardzo spieszył. Bardziej niż pielęgniarz na pewno. To nie jest koniec dziwnych treści. Dlatego ja polecam państwu, żeby sobie sprawdzić tą operację, bo jest w necie ładny opis. Jaka śmiertelność tej operacji była? Kto z państwa trafi? Kto da więcej, ten trafi? No, 90. Mało, mało, oj, mało, proszę pani. 100. Mało. Nadprodukcja? 300. Nadprodukcja, tak jest. 300% normy. Umiera ten od nogi, umiera ten od palców i jako pierwszy umiera ten jeden na widowni, bo miał słabe serce i nie wytrzymał pokazu. Odcinaj na zakażenie, ten ma dzień dobry na zapach. O matkę. Pech, ten z serduszkiem pech. Ci dwaj w tamtych czasach musieli odejść z tego świata. Proszę państwa, praktycznie do tej samej daty, co pociski, czy inżynieria do mordowania bliźniego jest na wysokim poziomie. Medycyna? Jeszcze źle, wtedy wśród lekarzy widziano mycie rąk. Dobrego chirurga rozpoznawano po fartuchu czarnym z zlepionymi rękach trupem cuchnącym. Jak mu walą ręce pod liną, gdyż nie krzywimy, to znaczy, że on przed operacją idzie do prosektorium się dokształcić. To jest normalne, dobre, do dzisiaj tak robią. Tylko że wtedy ocierał ręce w fartuch, za żywego się brał. U nas w Europie też dobrze wspomnieć, że arabscy lekarze w IX wieku wiedzieli, że ręce trzeba myć, nasi w XIX nie wiedzieli. Pierwszy lekarz w Europie, który odkrył, że ręce trzeba myć, nasz bratany, Węgier, Semmelweis nazwisko. Ja czytałem dokładnie, że, nie wiem czy to prawda, tak wyczytałem w książce, nie głupiej książce, że dzięki żonie odkrył, że trzeba ręce myć. Tam prowadził jakieś badania, ale podobno wyszło to tak, że ona go prosiła, żeby mył ręce w szpitalu, a nie w domu. Kończ robotę, umyj tam, nie tu. On we Wiedniu w uniwersyteckim szpitalu pracował, to nie byle jaki szpital. To nie było też tak, hop, siu, że lekarze sobie myli te ręce, bo chirurdzy po miastach chodzili ufaflani, tytłani, bo to była estyma. Ale żonę kochał, mył ręce, wychodził. Pewnego dnia umył ręce, nie mógł wyjść, bo trafił mu się nieplanowany chirurg. Odebrał i co się stało? Przeżyło dziecko. Dziecko często przeżywało. Pani przeżyła rodząca. 90% śmiertelność była, jak kobieta rodziła, a chirurg w tym szpitalu odbierał poród. Akuszerka odbierała poród, przeżywano. Chirurg nie, bo oni się dokształcali w prosektorium. Często akuszerki były poniżane.
do tego bardzo bliski przyjaciel Semmelweisa, w tym samym czasie też chirurgiem był. Zaczyna się brudnym skalpelem w ramie, dostaje zakażenie, umiera od zakażenia. Odwiedzał przyjaciela przed śmiercią i zauważył, że ma takie same objawy, jak kobiety, które po porodach umierały. Dodał jedno do drugiego i nakazał u siebie myć ręce. Śmiertelność spadła do 2%. 2%. Z wszystkiego do niczego. Poczuł się mordercą. Idealne ręce do operacji. Poczuł się, że na jego rękach spoczywa tyle niewinnych ofiar. Zaczął słać listy. Do lekarzy, do szpitali, do uniwersytetu. Gdzie mógł myć? Tak, myć ręce. Ale misja się nie powiodła. Pozostał uznany za wariata. Hejt taki na niego wylano, że facet naprawdę zwariował w pewnym momencie. Trafił do domu dla obłąkanych i w tym, no przepraszam, żołnierz, brzydko powiem, wariatkowie, cały czas krzyczał, żeby myć ręce. No to najprawdopodobniej jeden z pielęgniarzy złamał mu rękę, dało się zakażenie, zmarł od tego, z czym walczył. Dwa lata w Europie jeszcze i krąg nie był, proszę pani. No bo po co? Aż pojawia się kolejny doktor, ale ten już jest znany w Europie. Ja dzieciom zawsze tłumaczę, że celebryki był, własny kanał na TikToku miał. Głowy koronowane w Anglii też, tutaj nie miał. On jako jedyny zaczął sprawdzić to, co Semmelweis opisał, bo nikt nie sprawdził, ten sprawdził. No i wyszło, cholera, trzeba mieć, nie? No i to jak dzisiaj, jak ktoś jest sławny, to się go słucha. I tak rozgadał, że do dzisiaj ręce myje, nie? Przynajmniej od 2 lat, nie? Proszę Państwa, ten sławny stał się jeszcze bardziej sławny, a ten sławny, niesławny zapomniany, bo tu pani Semmelweis kojarzy, no bo pani pewnie coś z historią ma wspólnego. Większość ludzi go nie zna, a tego drugiego znowu większość ludzi zna. Najczęściej stosowany płyn, dokładnie, do odświeżania oddechu, do pukania. Pan nazwisko Lister. On przeczytał opracowania Semmelweisa, rozwinął je jeszcze bardziej i on rozpowszechnił mycie rąk, mycie przyrządów chirurgicznych i rzecz dla mnie najobrzydliwsza na świecie, pranie bandaży. Dziś bandaż dla pana, jutro dla pani, pojutrze dla pani, po następny dzień dla mnie, a jak ja sobie umrę, to dla pani. Nikt nie wyprał w międzyczasie. To jest taki chyba... Noce i dnie, kojarzycie taki stary polski film, nie? I tam jest taka scena, uciekaj ta ludzie, doktory do wsi jadą. Tak, uciekaj, tak się wzięło.